Dzień dobry, dzisiaj nagrywam na zewnątrz, będzie głośno, ale efekty są fajne. Pokażę, jak reaguje miedź z kwasami utleniającymi, bo wiemy, że z nieutleniającymi typu solny nie reaguje, bo jest poniżej wodoru w szeregu aktywności metali. Mam stężony kwas azotowy 5, kawałek miedzi, zatem zobaczmy, co się wydarzy. Natychmiast pojawił się zielony kolor oraz wydziela się brunatny gaz. Oczywiście temperatura procesu ma tu znaczenie. Jeżeli robiłabym to w temperaturze podwyższonej, a nie pokojowej, proces zachodziłby zdecydowanie szybciej. Wy tego nie czujecie, ale ten gaz jest taki drażniący. Tutaj, gdybym to zrobiła w pomieszczeniu, no musiałabym mieć dygestorium, bo inaczej absolutnie nie dałoby się tego przeprowadzić. Gaz jest duszący, gryzący, toksyczny i powoduje podrażnienie w pierwszym takim zetknięciu, podrażnienie górnych dróg oddechowych. Blaszki miedziowej nie ma, roztwór zrobił się zielony, gaz jest toksyczny, a ciekawostką jest to, że NO2 jest jednym z głównych składników smogu fotochemicznego, a jego obecność, tego smogu oczywiście, zauważalna jest w miastach o zwiększonym natężeniu ruchu drogowego. Druga reakcja jest przeprowadzona z rozcieńczonym kwasem azotowym 5. Zobaczmy, jak zachowuje się blaszka miedziowa przy rozcieńczonym kwasie. I teraz, w zależności od tego, czy rozcieńczenie jest prawidłowe, czy nie, to będę miała reakcję redox o przebiegu otrzymywania tlenku azotu 2 lub nie. No i teraz sprawdźmy. Początkowo widzę, że nic się nie dzieje. Przyczyną może być to, że mam za mocno rozcieńczony kwas azotowy. Dolejemy trochę kwasu. Jeszcze. O, zaczęło się. Wydziela się gaz. Ten gaz to tlenek azotu 2. Jest zupełnie inny przebieg, mniej gwałtowny, wydziela się bezbarwny gaz, a zabarwienie roztworu od związków miedzi staje się niebieskie. Przeprowadziłam dzisiaj dwa doświadczenia, obydwa z kwasem azotowym 5. W pierwszym przypadku miałam rozcieńczony, a tutaj stężony. Produkty obu reakcji są zupełnie inne. Napisałam już równania. Doświadczenie pierwsze, kiedy mieliśmy stężony kwas azotowy 5. Ustalmy stopnie utlenienia, bo wiemy, że to są reakcje redox. Azot na 5, to w takim razie wreszcie tak samo. Pierwiastek w stanie wolnym, tutaj 2, no i tlenek azotu 4. Napiszmy równania reakcji połówkowych. No i tutaj wiemy, że mamy wzrost, a wzrost następuje poprzez uwolnienie elektronów, a tutaj mamy pomiędzy 5 a 4, 1, czyli musimy przyjąć jeden elektron. Jeden atom, nic nie pisze, mamy dwa atomy z 5, które zamieniły się na dwa atomy azotu na 4. Tu mamy atomy azotu na 5, które utworzyły zwyczajny azotan. No to w takim razie zobaczmy, tu mamy ich 2 i 2 to 4, zatem zamiast tej dwójki będzie tu 4. Oczywiście to jest reakcja utlenienia, to jest reakcja redukcji, to będzie reduktor, a to będzie utleniacz. Kwas azotowy 5, mówiłam o tym, że to jest kwas utleniający. Druga, Cu do 2, kwas azotowy 5 tradycyjnie, tu 2, tu 5. Tu mamy uwolnione 2 elektrony, a tu przyjęte 3. Mamy 3 atomy miedzi po lewej, jest. 3 atomy miedzi po prawej, jest. Atom azotu 2, ten, który zmienił stopień utlenienia 2, ale jeszcze zwróćmy uwagę, że mamy 2 razy 3, 6 atomów azotu na plus 5, który utworzyło zwyczajną sól azotan. Zatem do tych dwóch trzeba dodać jeszcze 6, będzie tutaj 8. No i oczywiście w obu dwóch równaniach jeszcze zostały atomy wodoru. Tu mamy po tej stronie 4, tu 2, zatem 2. No i tu mamy 8, tu 2, czyli 4. Pierwsze równanie to jest utlenienie, drugie to jest redukcja. Miedź była reduktorem, a azot utleniaczem.
Ciekawą rzecz Wam powiem o tym tlenku azotu 4. On ma bardzo gryzący zapach, taki przypominający zapach chloru, ale czy wiecie, że on ze względu na swoje właściwości utleniające utlenia żelazo w hemoglobinie z plus 2 do plus 3 i wtedy ona traci, ta hemoglobina, zdolność przenoszenia tlenu. To okazuje się, najczęściej narażeni są na takie zatrucia pracownicy silosów, w których dwutlenek azotu powstaje w wyniku rozkładu białek zawierających azot. I to jest tak zwana choroba silosowa. To przykłady reakcji redox. W jednym rozcieńczonym mamy powstaje tlenek azotu 2, a w drugim stężonym kwasie azotowym 5 powstaje tlenek azotu 4. Substancja bardzo toksyczna. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.